Jeżeli znowu boli Cię gardło, to odłóż tabletki na bok i wypróbuj domowe, tanie i co najważniejsze skuteczne płukanki. Dzięki nim szybciej zwalczysz ból i zdecydowanie skrócisz czas trwania choroby. Spróbuj sama. Szałwia ocet sól propolis. Wsyp do kubka łyżkę suszonych liści szałwii i zalej wrzątkiem. Kubek przykryj spodeczkiem i zaparzaj przez 10 minut. Po tym czasie przycać na par i poczekaj, aż wystygnie. Następnie dodaj 10 kropli propolisu, pół łyżeczki soli i łyżeczkę octu jabłkowego. Płucz tą mieszanką gardło 3 razy dziennie. Sól. Można płukać gardło mieszanką soli i wody. Dodaj łyżeczkę soli do szklanki z ciepłą wodą i wypłucz tym gardło. Powtarzaj kilka razy dziennie. Rumianek, szałwia, mięta. Do jakiegoś mniejszego słoiczka wsyp taką samą ilość liści mięty, szałwii i kwiatów rumianku. Do kubka wsyp łyżkę powstałej ziołowej mieszanki i zalej wrzątkiem. Przykryj kubek spodeczkiem i zaparzaj przez 15 minut. Płucz gardło co godzinę. Ziemniaki. Można także płukać gardło sokiem z ziemniaków. Wystarczy wycisnąć sok z 2 dużych ziemniaków i wypłukać nim gardło. Powtarzaj 2 razy dziennie. Miód. Przygotuj sobie szklankę ciepłej wody i dodaj do niej 4 łyżeczki miodu. Tak przygotowaną mieszanką płucz gardło co od 2 do 3 godziny. To warto wiedzieć. Możesz także wykorzystać inne sposoby, które również pomogą Ci złagodzić ból gardła i pokonać infekcję. Miód. Oprócz tego, że osłabia wirusy i zabija bakterie, ma działanie nawilżające i łagodzące. To bardzo ważne. Miód tworzy w naszym gardle pewną warstwę, dzięki której możemy przełknąć ślinę bez bólu. Jeżeli sam miód Ci nie odpowiada, to przygotuj sobie miksturę, którą na pewno pamiętasz z dzieciństwa. Do ciepłego mleka dodaj czosnek i miód. Czosnek. Dzięki niesamowitym substancjom zawartym w czosnku nasz organizm szybciej sobie poradzi z wirusami. Czosnek musi być oczywiście surowy. Ma właściwości antyseptyczne. Jeżeli lubisz smak czosnku i nie przeszkadza Ci jego zapach, to najlepiej pokrój go w plasterki i rozłóż na świeżym pieczywie. Takie kanapeczki należy powoli i dokładnie przeżuwać. Ocet jabłkowy. Skutecznie zabija wirusy i bakterie. Dodatkowo łagodzi objawy bólu gardła. Wystarczy, że na szklankę wody dodasz łyżkę octu jabłkowego i powoli wypijesz.